Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 287 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 14. Mówi głupi w swoim sercu nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają. Nikt nie czyni dobrze. Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. Wszyscy zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają pana? Wtedy zadrżeli ze strachu. Gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym. Chcecie udaremnić zamiar biedaka, lecz Pan jest jego ucieczką. Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi, gdy Pan odmieni los swego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. Za chwilę przeczytamy fragment księgi Ezechiela obejmujący rozdziały 21 i 22. W tych rozdziałach prorok Ezechiel ogłasza nadchodzący sąd Boży nad Jerozolimą, używając mocnych obrazów i symboli. Tekst ten krytykuje liczne grzechy miasta, takie jak korupcja, niesprawiedliwość i idolatria, podkreślając konieczność zmiany postępowania. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, obróć się na południe i skieruj swą mowę ku południowi i prorokuj przeciw lasowi krainy południowej. Powiedz lasowi południa, słuchaj słowa Pańskiego, tak mówi Pan Bóg. Oto podłożę pod Ciebie ogień, który strawi każde zielone i każde suche drzewo. Gorejący ten płomień będzie nieugaszony. I spłoną w nim wszystkie istoty, począwszy od południa aż do północy. I każdy żyjący zobaczy, że to ja, Pan, go zapaliłem, a nie zostanie ugaszony. Wówczas powiedziałem: Ach, Panie, oni mówią do mnie, ten tylko przy opowiada. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Jerozolimie. Skieruj swą mowę przeciwko Miejscom Świętym i prorokuj przeciwko Ziemi Izraelskiej. Powiedz Ziemi Izraelskiej, tak mówi Pan. Oto ja jestem przeciwko Tobie i dobędę miecza mego z pochwy i wytnę wśród Ciebie sprawiedliwego i grzesznika. Ponieważ wytnę spośród Ciebie sprawiedliwego i grzesznika, Dlatego miecz mój wyjdzie z pochwy na wszelkie ciało od południa aż do północy. I wszyscy poznają, że ja, pan, wydobyłem miecz z pochwy, już nie powróci do niej. Ty zaś, synu człowieczy, jęcz, jakbyś miał biodra złamane, w goryczy jęcz na ich oczach. A gdy powiedzą do ciebie, dlaczego jęczysz, odpowiedz: Z powodu wieści, która, gdy nadejdzie, Wszystkie serca osłabną, wszystkie ręce omdleją, wszelki duch zamilknie i wszelkie kolano się rozpłynie jak woda. Oto nadchodzi, dokonuje się, wyrocznia Pana Boga. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj i przemawiaj. Tak mówi Pan, mów. Miecz, miecz. Wyostrzono go i wyczyszczono. Na krwawy bój wyostrzono, śnił jak błyskawica wyczyszczono. Dałem go, by wyczyścić, by chwycić w dłoń, miecz wyostrzono i wyczyszczono, aby go podać w rękę tego, co zabija. Krzycz i lamentuj Synu Człowieczy, gdyż zawisł on nad moim ludem, nad wszystkimi książętami izraelskimi wydanymi pod miecz wespół z moim ludem. A więc uderz się w biodro, albowiem próba nadeszła. A cóż, chociaż nawet nie ma berła, które gardzi, wyrocznia pana Boga. A ty, synu człowieczy, prorokuj i bij dłonią o dłoń. Miecz podwoi i potroi ofiary, miecz mnożący zabitych. Wielki miecz, który wokół was krąży, aby serce omdlało, by się mnożyły ofiary. U wszystkich bram umieściłem miecz, sporządzony jak piorun, naostrzony, aby mordował. Uderzaj w prawo i lewo, dokądkolwiek ostrze twoje jest skierowane. Także i ja będę bił dłonią o dłoń, a gniew mój uśmierze. Ja pan powiedziałem. Potem pan skierował do mnie te słowa. A ty, synu człowieczy, nakreśl sobie dwie drogi, którymi pójdzie miecz króla babilońskiego. Obydwie będą wychodziły z jednego kraju. Następnie postaw drogowskaz na początku drogi wiodącej do miasta. Potem nakreśl drogę, którą pójdzie miecz do rabba Amonitów, ku Judzie, do samej Jerozolimy. Albowiem król babiloński stanął na rozdrożu, na początku obydwu dróg, aby się pytać wyroczni. Potrząsa strzałami, zapytuje posążki bóstw i przypatruje się wątrobie. W jego prawej ręce jest odpowiedź Jerozolima, aby dać rozkaz do walki, wydać okrzyk bojowy, ustawić tarany naprzeciwko bram, usypać wały i wznieść szańce. W ich oczach będzie to jednak wyrocznia zwodnicza, mają przecież najświętsze przysięgi. On jednak pamięta o winach, z powodu których zostaną pojmani. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ przypomnieliście sobie swoje nieprawości, a wasze przewinienia stały się jawne i grzechy w całym waszym postępowaniu widoczne, dlatego z własnej winy zostaniecie pojmani. A o tobie niecny bezbożniku, władco izraelski, którego dzień nadchodzi z ostatnim twoim występkiem. Tak mówi Pan Bóg: Zdejm zawój, usuń koronę, wszystko będzie inne, co jest małe, zostanie wywyższone, a to, co wysokie, poniżone. Ruinę, ruinę z ciebie uczynię taką, jakiej nigdy nie było. Dopóki nie przyjdzie ten, do którego należy sąd i któremu go przekaże. A ty, synu człowieczy, prorokuj i mów. Tak mówi Pan Bóg. W sprawie Ammonitów i ich zniewagi powiedz: Miecz, miecz został wydobyty ku mordowaniu, wyostrzony, aby dokonać zagłady i liśnić podczas gdy Tobie ukazują się mylne wyrocznie i jawią Ci się zwodnicze zapowiedzi, aby go spuścić na kark złoczyńców bezbożnych, których dzień nadszedł z ostatnim ich występkiem. Schowaj go jednak do pochwy, w miejscu, gdzie zostałeś stworzony i w kraju, gdzie się zrodziłeś, będę Cię sądził. Wyleję na Ciebie mój gniew, Rozniecę przeciwko tobie ogień mojej zapalczywości i wydam Cię w ręce ludzi dzikich sprawców zniszczenia. Staniesz się strawą dla ognia. Krew twoja będzie płynąć w środku kraju i nie pozostawisz po sobie wspomnienia, ponieważ ja Pan tak powiedziałem. Pan skierował do mnie te słowa, a ty, Synu człowieczy, czy zechcesz sądzić? Czy zechcesz wydać wyrok na to krwawe miasto? Ukaż mu wszystkie jego obrzydliwości. Powiedz, tak mówi Pan Bóg. O miasto, które przelewasz własną krew, aby przez to sprowadzić nadejście swej godziny, któreś postawiło u siebie bożki, aby się nimi plugawić. Przez twoją krew, którąś wylało, tyś zaciągnęło winę. Przez bożki, któreś postawiło, Tyś sprowadziło przybliżenie Twoich dni, Tyś doszło do kresu swoich lat. Dlatego uczynię z Ciebie przedmiot hańby przed narodami i pośmiewisko wobec wszystkich krajów. Sąsiedzi i ci, którzy daleko od Ciebie mieszkają, będą się z Ciebie naśmiewać. Ty o niesławnym imieniu i pełne sfarów. Oto władcy izraelscy. Każdy ma swój sposób na to, aby rozlewać krew. U Ciebie znieważa się ojca i matkę. U Ciebie krzywdzi się cudzoziemca. U Ciebie uciska się sierotę i wdowę. Szargasz moimi świętościami i bezcześcisz moje szabaty. Są u Ciebie ludzie rzucający oszczerstwa w celu zabijania. U Ciebie jada się z krwią. U Ciebie popełnia się nierząd. U ciebie odkrywa się nagość ojca, u ciebie gwałt zadaje się kobiecie w okresie jej nieczystości. Ten popełnia obrzydliwość z żoną swego sąsiada, tamten plami się rozpustą ze swoją synową, a tamten u ciebie zadaje gwałt swej siostrze, córce swego ojca. U ciebie przyjmuje się podarki za przelanie krwi pobierasz odsetki i lichwę gwałtem ograbiasz swego bliźniego ale o mnie zapominasz Wyrocznia pana boga oto uderzę w dłonie z powodu zysków niesprawiedliwych które zbierasz i z powodu krwi którą się przelewa u ciebie czy ostoi się twoje serce a ręce będą na tyle mocne w owych dniach gdy się zabiorę do ciebie ja pan powiedziałem i uczynię. Rozproszę cię pomiędzy obcymi narodami i rozleję po obcych krajach. Usunę z ciebie twoją nieczystość. Potem przyjmę cię jako własność na oczach Pogan i poznasz, że ja jestem Pan. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, dom Izraela zamienił mi się w żurzel. Wszyscy stali się miedzią, cyną. Żelazem i ołowiem w piecu stali się żużlem srebra. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ wszyscy staliście się żużlem, dlatego ja was zgromadzę w środku Jerozolimy. Podobnie jak kładzie się razem w piecu srebro, mieć, żelazo, ołów i cynę, by rozpalić z dołu ogień i roztopić je, tak i was zgromadzę w gniewie moim i zapalczywości. Umieszczę was i roztopię. Zgromadzę was i rozniecę przeciw wam ogień mojego gniewu. Zostaniecie roztopieni w jej środku. Podobnie jak srebro topi się w środku pieca, tak i wy w jej środku zostaniecie roztopieni. Wtedy poznacie, że ja, Pan, wylałem na was moją zapalczywość. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, powiedz jej, ty jesteś ziemią, która nie została ani oczyszczona, ani obmyta w dzień burzy, której władcy zamieszkali w jej środku są jak lew ryczący, co rozdziera zdobycz. Pożerają ludzi, zabierają bogactwa i kosztowności i mnożą wdowy wśród nich. Kapłani jej przekraczają moje prawo, bezczeszczą moje świętości. Nie rozróżniają pomiędzy tym co święte i tym co świeckie, nie rozsądzają pomiędzy tym co czyste a tym co nieczyste, a na szabaty zamknęli oczy, także wśród nich doznaje zniewagi. Przywódcy pośród niej są jak wilki rozdzierające zdobycz, rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski. Prorocy natomiast pokrywają ich winy tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wierzby. Mówią oni, tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi. Lud tej ziemi mnoży gwałt i rozbój, krzywdzi ubogiego i nędzarza, a bezprawnie uciska cudzoziemca. I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur, i stanął w wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej zniszczeniu, a nie znalazłem takiego. Wobec tego wyleję na nią mój gniew, w ogniu mojej zapalczywości wyniszczę ich, na głowy ich składam odpowiedzialność za ich postępowanie. Wyrocznia Pana Boga. W pierwszym liście św. Piotra, rozdział drugi, apostoł zachęca wiernych do wzrastania w duchowym życiu, porównując ich do żywych kamieni budujących duchową świątynię, której kamieniem węgielnym jest Chrystus. Przypomina, że są wybranym rodem i królewskim kapłaństwem, powołanym do głoszenia Bożej chwały. Piotr wzywa także do przykładnego życia, przestrzegając wiernych przed złym postępowaniem. I, wzywając do posłuszeństwa wobec władzy, jednocześnie zachęcając do cierpliwego znoszenia niesprawiedliwości na wzór Chrystusa. Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i wszelkie obmowy, jak niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu jeżeli tylko zasmakowaliście, że dobry jest Pan. Przybliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła, i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzy byliście nie ludem, teraz zaś jesteście ludem bożym. Którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Umiłowani, proszę, abyście, jak przybysze i goście, powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród Pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się waszym dobrym uczynkom, Wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, z powodu czego oczerniają was jako złoczyńców. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana, czy to królowi jako mającemu najwyższą władzę, czy to namiestnikom jako przez Niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża. Abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni postępujcie, wszakże nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla. Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To bowiem podoba się Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie, uległe Bogu, znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Cóż bowiem zachwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy. Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za Was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złożeczono, nie złożeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów a żyli dla sprawiedliwości krwią jego ran zostaliście uzdrowieni błądziliście bowiem jak owce ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok do usłyszenia